1 września to jest dzień szczególny, dzień wspomnień, dzień lekcji, dzień pamięci, która jest zobowiązaniem dla nas i dla tych, którzy przyjdą po nas. Westerplatte jest symbolem i oby było, pozostało symbolem i przesłaniem dla coraz to nowych pokoleń Polaków. Westerplatte jest lekcją. Lekcją odpowiedzialności, prawdy, odwagi. Jest lekcją ważną, szczególnie dla ludzi młodych, także dziś, w czasach oby wiecznego już pokoju. Jest ważne w roku 2011, tak jak było ważne w 1939 roku. 24 lata temu tutaj Jan Paweł II wypowiedział słowa, które głęboko zapadły w pamięć i w serca wielu Polek i Polaków. To tutaj powiedział: każdy ma swoje Westerplatte. Przyjął je wtedy bardzo mocno także przyszły prezydent Rzeczypospolitej, a mój brat Lech Kaczyński. I ja je przyjąłem. Solidarność, tak ważna i bliska sercu, nie jest celem, ale środkiem. Zawsze chodzi o Polskę. Ideały sierpnia żyją nie tylko w murach tej sali. Żyją w naszych sercach. Polsce potrzebne jest prawo. Polsce potrzebna jest sprawiedliwość. Polsce potrzebna jest solidarność. Solidarność! 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 Przyjaciele, ruch społeczny imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, którego działalność mam zaszczyt koordynować, odwołuje się do dziedzictwa ideowego prezydenta, do jego myśli politycznej, do działań państwowych. Te idee pragniemy utrwalić, upowszechnić, wprowadzić do bieżącej polityki. Dlatego jako ruch popieramy program Prawa i Sprawiedliwości. Program Polski nowoczesnej, solidarnej i bezpiecznej. Głos zabierze nasz szanowny gość, pan Andrzej Gwiazda. W tej chwili stoimy wobec upadku następnego systemu ideologicznego. Systemu ideologicznego, który u nas wprowadzono po 1989 roku, nazywając go transformacją. Jak ma wyglądać świat w przyszłości? Jak ma wyglądać Polska w przyszłości? Otóż na pewno nie tak jak teraz. Na pewno nie może być tak. By nasz kraj dzielił się na tych, którzy wiecznie płacą i tych, którzy mają monopol na zarabianie. Tak być, proszę Państwa, nie może. Jest wielkim zadaniem nas wszystkich i sądzę, że jest wielkim zadaniem Solidarności to, by ten nowy kształt, zostawmy już resztę świata, nowy kształt Rzeczypospolitej, który musi wyłonić się z tych przemian, które w tej chwili mają miejsce, był sprawiedliwszy. Nie ma biednych narodów, są tylko źle rządzone. Polacy zasługują na więcej, ale wszyscy Polacy, a nie tylko niektórzy. I wierzę, że przyjdzie i to niedługo taki czas, w
którym te hasła staną się dyrektywą, dyrektywą dla tych, którzy przejmą władzę. Powiem tak, spędziłem w życiu w tej stoczni na strajkach kilka tygodni i tamten szczególny nastrój przypomniałem sobie dzisiaj. Tamten nastrój był zapowiedzią zwycięstwa. Nie takiego, jakbyśmy chcieli, tu rację ma Andrzej Gwiazda, ale jednak zwycięstwa. Mam nadzieję, że tak jest i tym razem. Zwyciężymy. Jarosław, 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 Jarosław. Za nami jest Dar Pomorza. Piękna fregata, piękny żaglowiec, symbol naszej floty, symbol wysiłku bardzo wielu ludzi, w szczególności młodych pokoleń. Dzisiaj świat jest otwarty. Młodzi ludzie mogą podróżować, bywać w różnych częściach świata, ale niestety bardzo często podróżują za chlebem. Jeżeli mówiłem tutaj o marzeniach, to moim marzeniem, ale także marzeniem sądzę bardzo wielu Polaków jest to, żeby ten chleb był w Polsce. Żeby Polacy, młodzi Polacy mogli pracować we własnym kraju. W Polsce, no na przykład w Szczecinie, jest prowadzony taki program Szkoła pod żaglami. Otóż ja chcę zapowiedzieć, że jeżeli dojdziemy do władzy, to stworzymy wielką szkołę pod żaglami. Będziemy czynić wszystko, by jednym zabiegów zmierzających do tego, by los Polaków się poprawił, było właśnie to przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie służące zarówno szkoleniu przyszłych marynarzy, ale przedsięwzięcie, które będzie służyło także umacnianiu ludzkich charakterów.